Witamy w programie Ogród od A do Z. Dziś pora na literę L. L jak lawenda. Lawenda wąskolistna, która jest najczęściej uprawiana w naszych ogrodach, pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. W przeciwieństwie na przykład do lawendy francuskiej, jest w stanie przetrzymać nasze polskie zimy. Nie jest to roślina wymagająca pod względem pielęgnacji. Jedynym warunkiem jest posadzenie jej na odpowiednim stanowisku, czyli w pełnym słońcu, w lekkiej i przepuszczalnej glebie lub też podłoże wzbogacone w wapń. Lawenda bez problemu przetrwa czasowe przesuszenie. Może jej z kolei zaszkodzić nadmierna wilgotność. Pięknie prezentuje się na rabatach, w zielnikach i w donicach. Co roku należy ją przycinać. Formujemy z niej kulisty kształt. Lawendowe kwiaty pojawiają się od czerwca do sierpnia. Możemy je zbierać na kwiat cięty i do suszenia. Lawenda pięknie pachnie, wabi motyle i pszczoły. Jeżeli nie stosujemy oprysków, możemy ją wykorzystać w kuchni lub w domowym spa. Gdy lawenda zakwitnie, zbieramy ją i suszymy. Suszona lawenda ma wiele zastosowań. Umieszczona w szafie odstrasza mole i pięknie pachnie wśród naszych ubrań. Lawenda jest też składnikiem ziół prowansalskich, którymi przyprawia się mięso, ryby i sałatki. Suszoną lawendę możemy dodawać do kąpieli, która odstresuje i orzeźwi. Lawenda działa też odkażająco. Można z niej zaparzyć pyszną herbatę. Początkowo ma kolor niebieski lub zielonkawy, ale po dodaniu cytryny zmienia się w różowo-fioletowy. Działa ona m.in. wspomagająco w zaburzeniach łaknienia i bólach migrenowych. Jednak zbyt duża ilość wypitej herbatki lawendowej może wywoływać senność. Ciekawym pomysłem na wykorzystanie lawendy jest przygotowanie cukru lawendowego. Umieszczamy lawendę z cukrem na kilka tygodni, potem go przesiewamy. Aromatyczny lawendowy cukier doskonale nadaje się do ciast i deserów.